Druk numer 426. Paragraf 1. W paragrafie, to jest w ogóle w sprawie korekty uchwały, nie wiem czy Państwo pamiętacie tą uchwałę, gdzie pisaliśmy, które podnieci idą na przetarg indywidualny, a które robione przez firmę otrzymania. Więc to jest korekta tej uchwały. I w paragrafie 1 dopisuje się kolejne zadanie. Remont chodnika przy ulicy Komorowskiego po stronie Nieparzystej. A paragraf 2, dopisuje się nowy paragraf 2 w brzmieniu. Środki finansowe pozostałe po procedurze przetargowej przenosi się na realizację zadań w ramach firmy utrzymaniowej. I dotychczasowe paragrafy 2 i 3 stają się odpowiednio 3 i 4. Uzasadnienie. Proponowane w uchwale rozwiązanie przyczyni się do efektywniejszego oraz sprawniejszego podejmowania decyzji dotyczących wykonywania prac remontowych dróg i chodników w dzielnicy. Czy jakieś z Państwa strony są pytania i uwagi? Jest jakaś kwota przeznaczona? To znaczy, już odpowiem. Mówimy o pieniądzach, które zostaną po przetargu. Nie, no nie wiem, jakie zostaną. Bo jeszcze do samo po prostu jego kosztorys będzie dopiero sporządzany, no bo musi być zanim wpuszczony w stanie. Nie ma, dlatego że my nie wnioskowaliśmy wcześniej do kosztorysu, ponieważ no jakby zawnioskowaliśmy inne chodniki, a ten był zaraz za tymi wnioskowanymi, choć jest uchwałem. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.